Dzień dobry Państwu. Gościem moim dzisiaj jest człowiek niezależny, muzyk, Wojtek Konikiewicz. Bardzo mi miło, witam. Dzień dobry Wojtku. Paleta Twoich możliwości muzycznych, czy Twoich tematów muzycznych jest szeroka. Opisz jakoś to, gdzie się znajdujesz w sferze muzyki. No to jest ciężkie zadanie i bolesne właściwie, bo w tym sensie trzeba by było właściwie wygłosić dość długą filipikę i może zbyt pompatyczną w niektórych momentach. Nie, żeby to prościej, prościej tak. Żeby to zdjąć tak krótko, to jest tak. Gdzieś tam na początku edukacja klasyczna, równocześnie rozwój nieprawdopodobnie głębokiego i gorącego uczucia w stronę jazzu, ale równocześnie poważna infiltracja w mojej głowy całym dorobkiem muzyki rockowej swego czasu, a więc tu mówię tutaj o początku lat 70., a więc gdzieś w tle te wszystkie oszałamiające dźwięki Led Zeppelin, Hendrixa, Czesława Niemena, SBB, kapitalnych grup. Gdzieś tam z czasem się ujawniły rzeczy związane z muzyką awangardową, współczesną, z eksperymentem, z muzyką elektroniczną. Ja zresztą od początku byłem zafascynowany światem dźwięków elektronicznych i złożyło się tak, że nawet skończyłem studia w dziedzinie elektroakustyki. A jeszcze w kategoriach praktycznych czysto, no to wyglądało w ten sposób, że zaczęło się od uprawiania jazzu. Potem do tego doszła cała frakcja polskiego rocka. Akurat w latach 80. ja cyrkulowałem po takim trójkącie bermudzkim, nazwijmy to, Wrocław, Toruń i Warszawa. Warszawa to hybrydy, Toruń to od nowa, a Wrocław to indeks. No i to w kategoriach nazw to na przykład Leszek Janerka i Klaus Mittwoch, w hybrydach to wiadomo, no, Izrael, Kultura, Tilt, Deuter i tak dalej, plus sesja Acoustic Action i Freak Operation, jeśli chodzi o stronę jazzową. A w Toruniu były akcje, które zaowocowały stworzeniem tam zespołu jazzowego malutkiego, który nie odegrał szczególnej roli ani w moim życiu, ani w historii jazzu toruńskiego, natomiast stał się katapultą dla Grzesia Ciechowskiego do stworzenia Republiki, bo Grzegorz po prostu w tym zespole grał. Po krótkim czasie drogi Grzegorza i tego zespołu się rozeszły i w zasadzie Bogu dzięki, można by powiedzieć, bo wskutek tego powstała Republika i to wszystko, co z tego zespołu wyniknęło, a były to rzeczy oszałamiające. Więc takie jakieś zupełnie niewiarygodne rzeczy się działy, które mnie rzucały z jednego obszaru w drugi. Ja miałem takie momenty, że nagrywałem płytę taką free jazzową, po czym wskakiwałem w samolot, leciałem do Krakowa i nagrywałem na przykład płytę z grupą Tilt, gdzie wibracje zupełnie inny kierunek, ale przekaz też taki, który mnie interesował. Czyli tak, muzyka jest jakby jedna i tej muzyki szukasz, ale jak pada hasło Wojciech Konikiewicz, to co myślą tacy słuchacze takiego hasła? Podejrzewam, że głównie to się kojarzy z, jednak plus minus jakoś z jazzem i z przyległościami na szczęście. Z elektroniką, z dźwiękami elektronicznymi, bo tutaj krótka może historyczna wstawka. Ja właściwie zacząłem parę kierunków, jeśli chodzi o polską muzykę elektroniczną. Na pewno zacząłem ambient, właściwie dark ambient. Co to jest? To jest taki rodzaj muzyki, która generalnie jest oparta na przepływających spokojnie dźwiękach, właściwie taki źródłowy ambient jest pozbawiony rytmu. Jest to właściwie muzyka takich plam barwnych i przestrzeni klasterów o różnych aurach. No akurat gram ten dark, czyli taki ciemniejszy, bardziej intensywny ambient. Dzielnie próbujesz opisać siebie. No teraz poddaj się ocenie dużego P. Witam serdecznie, z tej strony duże P. Cisza i spokój zespół reprezentuje. Jak poznałem Wojtka Konikiewicza? To jest ciężkie pytanie. Właściwie można powiedzieć, że to Wojtek Konikiewicz poznał mnie, a poznał mnie w ten sposób, że w programie bodajże wtedy jeszcze Rap Kanciapa był odcinek poświęcony freestyle'owi i do spółki z kilkoma innymi wolnostylowymi MC tam właśnie się pojawiłem. No i przykułem jego uwagę jakoś wybijając się na tle.
Wojtek skontaktował się z Sorbim, Sorbianim z tego co pamiętam, i Sorbi potwierdził mu, że tak, faktycznie jest taki gość. Zdobył od Lexusa bodajże mój numer telefonu, usłyszałem w słuchawce: witam, z tej strony Wojtek Konikiewicz, chciałby się z tobą spotkać, bo jest robota. Spoko, dostałem adres, przyjechałem, wszedłem, no i zostałem ugoszczony herbatą, rodzynkami i napitkami z wyższych, że tak powiem, kręgów niebios. Z miejsca okazało się, że mamy wspólny język a propos muzyki, a propos improwizacji, a propos, nie wiem, właśnie roli, tak jakby intuicji w tworzeniu czegoś. Ilość rzeczy, którymi Wojtek się zajmuje, jest trudna do ogarnięcia. Ja wiem o naprawdę takiej małej części tego, czym on się zajmuje, a już obejmuje to od free jazzowych eksperymentów przez, no nie wiem, trybut dla Milesa Davisa, przez granie jakichś klasyczno-jazzowych rzeczy, przez reggae, przez bycie instrumentalistą w jakichś reggae-punkowych zespołach gdzieś tam w przyszłości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No także tutaj można by bardzo szeroko to wszystko opisywać, ale podstawą jest jedno słowo – muzyka. Brak przeświadczenia pod tytułem ja wiem wszystko, a raczej ja wiem wszystko lepiej. O, może brak takiego przeświadczenia. I otwartość na to, co mają do powiedzenia inni ludzie i tak jakby świadomość, że nawzajem, jeżeli rozmawiamy i się szanujemy, to możemy dojść dużo dalej niż kiedy przyjmiemy takie, nie wiem, autorytarne postawy, powiedzmy, że ja wam pokażę, jak macie robić to, co robicie, bo ja wiem lepiej, bo jestem znanym jazzowym muzykiem. Ciągnął nas do swojego muzycznego zakodu, więc jak mógłbym powiedzieć o nim złe słowo. No, każdorazowo, jak się u niego pojawiamy, to wpadamy na 15 minut, a wychodzimy po 8 godzinach mniej więcej. Ale jest tak, że jak się wchodzi do mieszkania, do konia, to w tym momencie czas nagle zwalnia. I znajduje się moment na wszystko. Nie wiem, jakbyśmy mieli ochotę, nie wiem, kiedyś... Znaczy, inaczej właśnie. Jakbyśmy przyszli do niego po prostu na herbatę i wpadłoby nam do głowy, żeby siąść i nagrać w 12 godzin jakieś, nie wiem, 20-parominutowe dokonanie muzyczne, to nie ma opcji, żeby stwierdził, nie, nie, wiecie, może lepiej to przemyślmy, tylko byśmy siedli i byśmy to zrobili. Zresztą tego typu działania miały miejsce u niego, no. Także, co ja mogę powiedzieć? Otwarta głowa, otwarty umysł, otwarte serce, dusza człowiek, tyle. Koniaki jest, każdy widzi. Tak ci powiedział. Czyli uczysz się od nich, a nie od ciebie? To jest sprawa taka, że ja gdzieś w 86-87 roku, na przełomie tych dwóch lat, dostałem propozycję od Polskiego Radia, od drugiego programu, żeby zrobić sesję nagraniową. To był jeszcze taki czas, kiedy Polskie Radio zamawiało u niektórych tak zwanych twórców sesję. No i miałem właściwie carte blanche, bo wtedy w epoce obumierającego komunizmu mało kto się tam zajmował tym, kto tam co nagrywał, jak i którędy. No i nagrałem w studio z moją flagową kapelą Green Revolution, nagrałem taką sesję, która, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, jest pierwszą sesją rapową w historii polskiej muzyki, bo to, jak wynika z dat, jest bardzo proste do sprawdzenia. Wysunęliśmy wtedy, że tak powiem, czujki w różne kierunki, w różne strony w trakcie tej sesji. Przede wszystkim było to skrzyżowanie takiej mocnej elektroniki, takiego mocnego elektrosekwencerów z free jazzowym odlotem, z funkiem, właśnie z rapem, także momentami z reggae, z harmolodikiem. Wyszła z tego sesja, która, jak niektórzy ludzie mówią, zwłaszcza w Anglii, w zasadzie była jednym z pierwszych produktów budujących pojęcie acid jazzu w ogóle, powiedzmy, nie tylko w skali polskiej jakiejś tam, ale w ogóle, w skali, nazwijmy to, światowej, nieskromnej. Tak zwane środowisko jazzowe oczywiście tej muzyki nie zaakceptowało, wprost przeciwnie, nie było mowy o tym, żeby to się gdzieś tam na jakichś scenach dużych jazz jamboree czy coś takiego pokazało. To było nie do przyjęcia. Natomiast efekt tego był taki, że gdzieś tam został przerzucony pomost, aż przyszedł moment, w którym fala rapu ruszyła samoistnie. Ludzie typu Duże P, czy Rufin, czy Spox, DFC, oni są właściwie samoistnym produktem swojego czasu. Jedyne co zaszło, to zaszło spotkanie, w ramach którego ja tylko wyciągnąłem z półki jakąś tam swoją płytkę, wrzuciłem do odtwarzacza,
puściłem chłopakom na starcie i okazało się, że w tym momencie tak zwane prezentacje i opowieści pod tytułem co można albo co pokaż co potrafisz mamy już za sobą. Co to za chłopaki? Znaczy, co różni na przykład twoją taką, twoją młodzieńczą historię czy twoją młodość od tych chłopaków? Znaczy, gdzie znajdujesz, poza muzyką, wspólny język, a gdzie go nie znajdujesz w ogóle? Czyli do tego, żeby to powiedzieć, musimy właśnie dojść do momentu, skąd ty się wziąłeś, nie? Moje dojrzałe życie i takie uświadomione w pełni zaczęło się dokładnie w momencie, kiedy Złota Wizja Towarzysza Gierka od Consortes wzięła w łeb. Czyli poszedłem na studia tam w latach 76, coś koło tego, kiedy już, prawda, szły pełną parą takie błogosławione wynalazki jak kartki na mięso, czy na chleb, czy na to, czy na tamto. Wiadomo, że to SZSP jakoś trzymało te wszystkie komórki, to znaczy te kluby studenckie, jakieś tam pałacyki, nie pałacyki. Ktoś otwierał drzwi, rozumiem, tak? No tak, ktoś tam siedział, tam siedzieli ci chłopcy. I to zresztą bardzo ambiwalentna sprawa, bo właśnie w takich pałacykach gdzieś tam się jednak działy te jazzy nad Odrą i te jam sessions i te rzeczy wszystkie, które mogły się dziać. No, taka była struktura tego czasu. Do momentu, kiedy można było założyć NZS. Jedni tam zakładali Solidarność, myśmy zakładali NZS na uczelni. Ja się znalazłem w pewnym momencie w Niemczech. No, pojechałem tam na wakacje, wygłosiłem jakieś płomienne odezwy do studentów niemieckich jako przedstawiciel NZS-u, za co mi się potem dostało od jakichś tam aparatczyków w jakichś pismach. Jakiś tam się pojawił przedstawiciel ambasady, który mnie usiłował skorygować w moich poglądach. Był to taki gorący czas, kiedy właściwie muzyka szła bardzo pięknie. Życie to społeczne czy to, co się działo wokół nas, to był jakiś cud, który nas wszystkich napędzał nieprawdopodobnie. No i bajka się skończyła 13 grudnia. W sensie, jak dziś w akademiku pamiętam, któryś z kolegów mnie obudził i mówi: słuchaj, wszystko się z... tutaj powiedzmy cztery kropki. Nie będę ukrywał, ale ja po prostu bardzo ciężko przeżyłem ten moment, w tym sensie, że no właściwie załamałem się kompletnie. Przez jakieś pół roku wychodziłem z takiego wielkiego dołu psychiczno-artystycznego, że chyba takiego czegoś nie doświadczyłem nigdy potem. No właśnie, czyli ty z tym poczuciem cudu, ty z tym poczuciem depresji, po latach spotykasz chłopaków, duże P i kolegów, czy jaki masz z nimi przekaz? Czy oni to rozumieją, tą twoją traumę? Którą wtedy, zresztą także moją, nie ma tu co dyskutować. Myślę, że oni rozumieją, bo ja mam jakieś takie odczucie podstawowe zupełnie na ich temat. Bez wazeliniarstwa. Że właściwie oni mówią tym samym językiem, który przez te lata starałem się w sobie zachować. To jest trochę zapomniany język. On się opiera na pewnych pojęciach, które są teraz może mało modne. Co jest prawdziwe, co jest poruszające, co zmienia nas w lepszych ludzi, dlaczego my to w ogóle robimy, w którym kierunku to może nas zaprowadzić, jaka jest wspólna podróż. Oni po prostu są jakimś głosem swojego czasu i są głosem autentycznym. Nie zostali wykreowani ani przez jakieś biuro do spraw bezpieczeństwa narodowego, ani przez jakąś tajemniczą komórkę, tylko po prostu są produktem swojego czasu. I w tym sensie kontakt z nimi jest dla mnie bardzo odświeżający wewnętrznie. On właściwie daje, no mówiąc górnolotnie, nadzieję, której czasem no, zaczyna człowiekowi brakować, kiedy się patrzy na tę rzeczywistość wywalczoną w takim pocie i takimi ofiarami. Wydaje mi się, że właściwie to, co jest teraz w Polsce, to jest bardzo dobry czas na rewoltę. Na to, co było w Hybrydach, na to, co było w Indeksie, na to, co było w jazzklubach Wrocławia. No nie będę się tam napinał na jakieś hasło w rodzaju, że myśmy walczyli z systemem, ale to w praktyce tak wyglądało. To wyglądało tak, że myśmy grali ostry trans w jazzklubie Rura, a przed tym jazzklubem Rura siedziało 20 zomowców smutnych jak mopsy ze zwisającymi w dół pałami. I po prostu na murku słuchali, jak się potem okazało, przez 3 godziny naszego tego
wolnościowego i absolutnie niczym nieskrępowanego grania. Oni są z tego samego ducha. Oni się nie wzięli z programu Idol, ani z tego, że ktoś wymyślił jakiś target, ani z tego, że chcą bardzo zrobić karierę. Takich ludzi oglądamy. Oni są takim, no, bibułką rzuconą do ogniska. Opowiadałeś mi, bo ja po prostu nie wiedziałem, kim jest pani Kulenty i się dowiedziałem po prostu od ciebie, że to jest wielki polski kompozytor. Poprośmy o głos. Wojtka znam od jakichś kilkunastu lat. Właściwie to on do mnie wyciągnął rękę. Bardzo interesowała go moja muzyka, moja twórczość. No i tak przypadkowo spotkaliśmy się na poczcie. Podszedł do mnie Hania? Ja mówię, tak. Facet od pralki. Myślałam, że naprawiał mnie kiedyś pralkę. Okazuje się, że Wojtek Onikiewicz. Przegadaliśmy całą drogę do domu i tak się zaczęło. Nasza znajomość to głównie fascynacja twórczością, wzajemną twórczością. Tak jak mówię, Wojtek analizował moje partytury, ja się pukałam w głowę, po co to jest w ogóle potrzebne. Ja z kolei siedziałam przy jego prawej ręce, podczas gdy grał na fortepianie i śledziłam to, co wyprawia na klawiaturze i to było fascynujące. Potrafi pociągnąć frazę w bardzo fajny sposób, to znaczy w muzyce ważny jest czas. On się nie wypstrykuje w pierwszych trzech minutach, nie gra tak zwanych Michałków, a potem nie wiadomo co dalej. Buduje napięcie, rozkłada emocje, rozkłada natężenie w czasie, robi takie małe kompozycje i to było fascynujące. Dla mnie muzyka to jest najbardziej abstrakcyjny język, jaki istnieje i to jest tak, ja odbieram pewne rzeczy z kosmosu, taką sobie antenę nastawiam w głowie i te rzeczy staram się przekazać. Oczywiście jestem pierwszym jak gdyby odbiorcą, bo ja komponuję ten utwór i ja to słyszę, ale zakładając, że mnie się podoba i coś mnie to daje, staram się przekazać to innym. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ja się czuję po prostu jak gdyby medium. Muzyka, nie mogłabym żyć bez muzyki. Muzyka to jest dla mnie najważniejsze, co jest. To jest rodzaj medytacji, rodzaj modlitwy, rodzaj bycia gdzieś w innym wymiarze, dotykanie innych czasów. Dlatego mówię, że trzeba być wewnętrznie uczciwym, bo inaczej to się tego nie da. Inaczej będą zakłócenia właśnie w odbiorze energii. No to tak jak z radioodbiornikiem, prawda? Trzeba tę antenę ustawić, żeby jakiś program złapać. I tak jest z muzykami, którzy tworzą, z twórcami. Może byś dopowiedział parę słów o medium, kim jest medium? Dotykamy bardzo ciekawej kwestii, że szczerze wyznałeś, za co ci cześć i chwała, że dowiedziałeś się ode mnie o istnieniu Hanny. No właśnie tutaj mamy klasyczny przykład tego, w jakim świecie żyjemy, czyli gdzie jest pewna prawda muzyczna, gdzie są pewne realne, a nie nadmuchane wielkości, a gdzie jest świat obiegu informacji, media publiczne. Masz przed sobą osobę, która dostała złoty medal UNESCO za kompozycję, za koncert na trąbkę i orkiestrę. Osobę, która parę lat temu była uznana za najwybitniejszą kompozytorkę na świecie. I jakoś naród polski nie miał szczęścia w swej masie, nazwijmy to, tego faktu sobie unaocznić. Potwierdzam. W tym sensie można śmiało mówić o tym, że, co zresztą cały czas twierdzę, że właściwie jedną z najlepiej zachowanych enklaw totalitaryzmu są polskie media publiczne. Masz taki dar obserwacji, znaczy widzisz wyraźnie, co jest, znaczy jak, może jak mówiła pani medium, takie antenki masz uwrażliwione na uczciwość, prawda? Na przykład środowiska, na przykład mediów. To znaczy, jak się czujesz w tej sytuacji, w której media ciebie się codziennie obrażają? Czy bądź twój smak muzyczny, bądź twój warsztat muzyczny? No bądź po prostu ciebie, no. Skłamałbym, gdybym powiedział, że na przykład mam to wszystko w nosie. Zresztą wyartykułowałeś to dobitnie, nie pozostaje nic innego jak potwierdzić. Jeśli widzę ten cały kształt kraju, w którym żyję, o którym mogę powiedzieć z całą świadomością, że to jest moja ojczyzna, bo tak się o nim powinno mówić, a nie ten kraj lub albo ci Polacy, albo ta Polska.
człowiek zaczyna widzieć coraz dobitniej, coraz głębiej, coraz szerzej i dostrzega rozmiar grozy, która jest projektowana, która jest praktykowana. Widzi pewne rzeczy, które powodują, że to społeczeństwo nie może się uobywatelnić, jak to mawiał ładnie Norwid kiedyś. W normalnym społeczeństwie, czy w normalnie uobywatelnionym społeczeństwie, jest coś takiego, co się nazywa niezależna krytyka. Coś, co jest oparte na wolnej myśli, na jakiegoś rodzaju sporze intelektualnym. Czy pamiętasz na przykład jakąś sytuację, żeby ktoś się z kimś porządnie spierał w polskiej kulturze, dyskutował o wartościach, o tym czy owym? Ja takich wielkich dyskusji nie pamiętam. Z drugiej strony społeczeństwo jest w znacznej mierze, powiedzmy to wprost, izolowane od kultury. Bo przecież jeżeli przyjrzymy się mediom publicznym, ich historii na przestrzeni ostatnich lat, program drugi TVP czy trójka radiowa, a skończyło się tym, co obserwujemy w tej chwili. Grupą może 5, może 10 chałturniczych podmiotów, które eksploatują właściwie czas, który mógł być zabudowany działalnością budującą człowieka od wewnątrz. Media publiczne w Polsce właściwie doszły do takiego poziomu prostytucji, że właściwie jest obciachem występowanie w nich nieledwie. No bo nie twórzmy fikcji, no. Jeżeli powiedzmy program drugi TVP pokazuje grupę Miłość z Lesterem Bowie w energetycznym, znaczącym wiele muzycznie i historycznie i pod każdym innym względem koncercie, jeżeli pokazuje to o drugiej w nocy, no to jest fikcja, to jest iluzja. Natomiast taka szara rzeczywistość polega na tym, że może taki podmiot wykonawczy jak grupa Miłość Lester Bowie, sprzed lat już produkcja, ale jednak wciąż piękna, jest po prostu kompletnie nieznana szerokiemu odbiorcy. I tych kosmosów nieznanych zwykłym ludziom w Polsce jest coraz więcej. A w związku z tym, że tego nie ma, że tych światów nie ma, że tych ludzi nie ma, którzy mogliby być, prawda? To jakiś taki obowiązkiem naszym, a zwłaszcza w tej chwili to twoim i moim, jest przypomnienie takiej pani, która nas trochę, szczerze mówiąc, jakoś tam kiedyś spotkała. Znaczy pani Marianny Bocian. O tak. Twojej bliskiej znajomej, mojej dalszej, pokorespondencyjnej, telefonicznej. Pani Marianna mnie dzwoniła po filmie Obywatel Poeta i właśnie od tej pory jakiś kontakt taki uprawialiśmy, aż do jej śmierci, bo to nastąpiło niedługo potem. Opowiedz chwilkę o niej, znaczy powiedz parę słów o pani Mariannie, bo jak to nie powiesz, to nikt nie powie, zdaje się, wiesz? No tak, tak, bo to jest kolejny przykład świata równoległego. A trafiłem na tomik poezji, który gdzieś w księgarni Uniwersus, tam gdzieś przy Gagarina, stał w kącie. Czytam jeden wiersz, drugi, trzeci, wszystko się zgadza. Po prostu każdy z tych wierszy otwiera we mnie od razu jakiś taki komin energetyczny, więc myślę sobie, co to w ogóle jest, kto to jest. Jakimiś tam kontaktami przez Andrzeja Pańtę, poetę ze Śląska, doszedłem do pani Marianny. Okazało się właśnie, tenże Pańta, ja się pytam, czy ty w ogóle znasz taką osobę? On mówi, człowieku, no to jest nasz guru. To jest matka duchowa całego pokolenia poetów. To jest najazd poetów na Zamek w Brzegu. To jest cała generacja ludzi, którzy za nią chodzą i słuchają jej może nie jak wyroczni, ale po prostu są w nią w takim kontakcie bardzo głębokim. A znajomość z panią Marianną zaczęło się to od listów, których to listów mam tyle u siebie, że właściwie można by z nich wydać porządną książkę. I po prostu nastąpił kontakt, który był jednym z największych błogosławieństw tego, co ja w ogóle robiłem w swoim życiu jako tak zwany twórca. Spotkałem rzeczywiście prawdziwego, do bólu prawdziwego człowieka. Osobę, która łączyła świat widzialny z niewidzialnym. Osobę, która przez parę miesięcy w roku regularnie pracowała na roli. Po czym udawała się do tego Wrocławia i tam uprawiała życie miejskie i poezję w ramach tego żywota. Osoba, która była metafizyczna, która była natchniona, która miała głęboką wiedzę porównawczą z dziedziny historii,
historii literatury, ale także wiedzę porównawczą z dziedziny religioznawstwa. Fascynujące było wysłuchiwać na przykład jej dywagacji na temat wielkich religii świata. Osoba, która miała po prostu przemożny wpływ na mnie. Tylko tak to moje było oczywiście bardziej ograniczone niż twoje. I misty kontaktu właściwie został najbardziej, to nie ta mistyka. Zresztą ja w ogóle jestem oczywiście mniej mistyczny, wiesz, mam takie poczucie. Ale jej taka niezwykła uczciwość. No, tej uczciwości zresztą, o tej samej uczciwości mówimy, o której mówiło nasze dzisiejsze medium. Oddajmy głos na chwilę jeszcze Drzemu P. i pani Kulenty. W Polsce dominuje jakiś chory, postpunkowy w ogóle przesąd, że artysta powinien przymierać głodem, powinien w ogóle chodzić w łachmanach i mieszkać pod mostem i absolutnie nie dostawać ani złotówki za to, co robi. Tymczasem jest to z gruntu bezsensowne, bo ja jak robię coś dobrze, to chcę za to otrzymać godziwą zapłatę. Tyle, że podstawowa różnica między czymś, co jest komercyjne, a jest niekomercyjne, polega na tym, w którym momencie zaczyna się myśleć o tym, żeby to sprzedać do ludzi, żeby za to otrzymać godziwą zapłatę. Jeżeli najpierw myślimy, zróbmy coś fajnego, później jak już to zrobimy, myślimy, dobra, to sprzedajmy to ludziom, to jest okej. Jeżeli najpierw myślimy, co by tu można było sprzedać ludziom, a później myślimy, jak to zrobić, żeby to się sprzedało, to jest do dupy. Bardzo trudno jest wypośrodkować właśnie zarabianie pieniędzy, utrzymanie tej uczciwości w sobie, tego dziecka też trochę. No i przede wszystkim znalezienie się w tych wszystkich układach medialnych, ten z tym, ten z tamtym, żeby to jednak wyjść z twarzą, żeby robić swoje. Robić swoje. Ja myślę, że to jest najważniejsze. Robić swoje i robić to dobrze, najuczciwiej. A co z tego będzie, no to świat pokaże. To też zależy, jaką miarą to super znanie postrzegać, bo jeżeli bycie super znanym muzykiem to jest stanowienie, nie wiem, części ekipy, która gra przy Tańcu z Gwiazdami i zagoszczenie raz u Niny Terentjew na bezludnej wyspie, no to w takim razie ja się bardzo cieszę, że Wojtek nie jest znanym muzykiem. Jeżeli bycie znanym muzykiem to jest to, że twój kawałek został zamieszczony na składance obok, nie wiem, Lasuela Zorna i tak dalej gdzieś w Stanach i ludzie doceniają nie tylko w kraju, ale i ogólnie to, co robisz, to moim zdaniem Wojtek jest znaną osobą i naprawdę z bardzo różnych środowisk, jeżeli zapytać by o Wojtka Konikiewicza, to usłyszy się głos, a tak, znam, grałem, zajebisty muzyk. Z tą sławą, z tą popularnością, to tak jak mówię, to chyba nie ma nic wspólnego z talentem. To albo ktoś się rozpycha skutecznie, albo ma znajomości. I w muzyce tak zwanej popularnej, i w muzyce jazzowej, i w muzyce współczesnej. Jest bardzo wielu kompozytorów, u których naprawdę nie chciałam się uczyć kompozycji, ani instrumentacji. Tak samo w muzyce tak zwanej popularnej. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje w tych mediach, ale nie ma warsztatu. Każdy jak gdyby może zrobić sobie płytę, każdy może usiąść do komputera i coś nagrać i to wydać. Wydać też można, prawda, jeżeli się ma pieniądze. Trudno robić karierę i być naprawdę tak do końca uczciwym. Ja myślę, że tego się nie da. Bo najwięksi ludzie, jak tak sobie przypomnimy, i to obojętnie w jakiej dziedzinie, to byli skromni, bo im było szkoda czasu na robienie wokół siebie szumu. Szkoda czasu, lepiej po prostu tworzyć. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, czy w Polsce, czy w Holandii. O tym otwarcie mówię. I jeżeli trzeba będzie złapać za cegłę, no to pójdę ze wszystkimi. Nieoczekiwana puenta wypowiedzi o muzyce. No, chciałbym zobaczyć Hanię z cegłą w ręku, bo to mogłoby przejść do historii kultury światowej, jak ikona typu co najmniej wiesz. Ale właśnie, bo są powody, mi się wydaje. No są. Na przykład Tandeta i Kicz, który was pewnie bardziej boli, bo słyszycie jeszcze nawet o tym. No tak, no. Wiesz, to jest po prostu tak, że budując w sobie pewien warsztat estetyczny, artystyczny, człowiek no, gdzieś tam po drodze mija różne problemy, a to manualne, a to partyturowe, a to takie, a technologiczne, owakie, różne. I w pewnym momencie już okazuje się, że tu już lekcje zostały odrobione. Człowiek operuje pewnym zestawem mediów, narzędzi, którymi można dość precyzyjnie obrabiać tę bryłę, którą się ma przed sobą. No i wtedy, wiesz, te narzędzia
są używane. No, po prostu człowiek słyszy, widzi, analizuje. No, to jest nasze przekleństwo. No, Hania, tak jak mówi, słucha mediów, prawda, słucha tego, co do niej dobiega i cierpi. No, powiedziała, że cierpi. No, ja tak samo cierpię jak ona i wielu ludzi też cierpi. Tak, może to jest jakby kres pewnej kultury. No. Może tak naprawdę na razie remisujemy z tą tandetą, a za chwilę będziemy przegrywali. Czy to nie jest, czy nie lepiej się przygotować na taką wersję wydarzeń? Wiesz co, ja nie chciałbym się zamienić w jakiegoś Savonarole, który będzie z płomieniem na ustach wzywał do na przykład likwidacji tej czy innej odnogi kultury masowej, bo wprost jestem przeciwnego zdania, nie wycinać, tylko uszlachetniać jak już. Ale powiem krótko, zawsze człowiek ma szansę ocalić to swoje wewnętrzne duchowe terytorium. Nawet jeśli to będzie w zakresie tego mikrokosmosu. Jest dostatecznie dużo miejsca w życiu każdego człowieka, żeby czynić coś sensownego, wzbogacać siebie, jeżeli się pracuje na obszarze tak zwanej twórczości, to tę swoją twórczością się w jakiś sposób z pewnym kręgiem ludzi dzielić. Nie mieć pretensji ani do świata, ani do tego, że co się wokół dzieje, bo przecież, no mój Boże, widziałbyś mnie na przykład w jakiejś partii politycznej. Ale powiedz mi, żeby tak to, żeby ktoś na ten teraz ogląda w tej chwili, żeby zrozumiał to, żebyś mógł jasno powiedzieć. Po co potrzebny jest jazz dla jego, dla tego widza, poczucia, że jest sensowny w jego kraju? Po co jest potrzebny jazz? No po to jest potrzebny jazz, żeby człowiek był wolny. To jest muzyka wolności. To jest muzyka, gdzie się źródłowo rzecz biorąc nie ściemnia, nie poprawia się wokali na komputerze po 1000 razy, jak fałszującym wokalistką. Nie tworzy się artefaktów jakichś, które są nie z tego świata, tylko wychodzi ilość żywych ludzi i gra ze środka to, co ma zagrać. I tylko tyle. Po prostu jeżeli ktoś poszukuje prawdy, jeżeli ktoś poszukuje wolności, jeżeli ktoś poszukuje wyzwolenia i przeżycia, to może to odebrać z tej muzyki. Zawsze z dużym współczynnikiem prawdopodobieństwa. Jeżeli to będzie szczere i będzie wychodziło z takich motywacji, o których mówiła Hania. Była kiedyś taka bardzo zabawna sytuacja. Zostaliśmy teleportowani z grupą Freak Operation, grupą najbardziej takich ortodoksyjnych free jazzmenów. Cała, że tak powiem, lewica polskiego jazzu, wszyscy poszukiwacze, zostali rzuceni gdzieś tam na Kresy Wschodnie pod Zamość. No i jesteśmy w miasteczku nad rzeką Bug, gdzie chodzą ludzie w leninówkach, w gumiakach, dość pod mocnym wpływem alkoholu. To był gdzieś rok chyba 86. Nic się nie dzieje, znikąd nadziei, znikąd pomocy. No i my w miejscowej remizie strażackiej mamy wykonać koncert free jazzowy. No, tych tam kilkunastu ludzi, bracia pospieszalscy, Andrzej Przybielski, Korecki, Michał Zduniak, Janina Iwański, ja, Marek Kazana, Bronek Duży, Ziut Gralak. No, tego typu nazwiska, Wojtek Czajkowski. Wyglądamy jak po prostu zbieranina jakichś dziwaków, ptaków po prostu z innej planety. Na pewno nie w leninówkach, nie w gumiakach. No wchodzimy do tej remizy, przygotowujemy się do koncertu i myślimy sobie, no, panowie, no, albo będzie lincz, albo będzie coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale może być groźnie. Wchodzimy do tej remizy, gramy koncert. Na widowni siedzą ci faceci w tych gumiakach i w tych leninówkach. A potem, po tym koncercie zaczynają się jakieś dziwne rzeczy dziać. Ci ludzie nie chcą nas wypuścić. Zaczyna w nich coś pękać. Zaczynają opowiadać. Panie, tu się nie da żyć. Tutaj po prostu w tym Hrubieszowie nie ma nadziei na nic. Panie, ja nie wiem, co to jest za muzyka, ale mnie to to mnie wzięło. Panowie, nie zostawiajcie nas. Zagrajcie jeszcze kiedyś. Przyjedźcie. Ja to opowiadam nie dlatego, żebym był przeświadczony o jakiejś wielkiej własnej wartości, tylko zawsze tę przypowieść prawie, że no, quasi-biblijną. Opowiadam wszystkim, którzy mówią, to nie jest oglądalne, to nie jest sprzedawalne. Prosty człowiek tego nie odbierze, prosty człowiek tego nie zrozumie. Prosty człowiek to nie jest cielec stworzony przy pomocy ankiet.
prosty człowiek to jest żywa, czująca i odbierająca całym sobą istota. I sprowadzanie go do roli zwierzęcia, które musi się nażerać kabaretonami o dupie Maryni i filmami o takim poziomie, o nazwie seriali, jest po prostu zbrodnią. Jest antyludzkie, jest niegodne i prędzej czy później w skali czy kosmicznej, czy w skali naszej ojczyzny zostanie w właściwy sposób ocenione. Czy to będzie teraz, czy za jakiś czas, czy powie to jeden człowiek, czy powie 10, czy zda sobie z tego sprawę 50, czy 20, czy 100, czy 100 tysięcy. Nie mnie sądzić. Ja tylko mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby to w tym kierunku poszło i całym swoim życiem staram się działać, żeby to właśnie w tę stronę poszło. Zdarzają się w moim życiu jakieś zupełnie nieprawdopodobne połączenia, których sensu jeszcze nie jestem w stanie sobie unaocznić czy uzmysłowić do końca. Bo na przykład piszę w 1984 roku, piszę taką suitę inspirowaną motywem pasyjnym. Suite na płytę free jazzową grupy Sesja Acoustic Action z Andrzejem Przybielskim. Nagrywamy ten utwór, cenzura nam zmienia tytuł, bo tam płyty, bo się nie podobała i nie podobał się cytat z pisma jako świętego, jako motto płyty, więc po prostu jakieś tam walki z tymi ludźmi, przekreślanie ręczne na egzemplarzach płyt tych zmian, ingerencji cenzury. Mija 10 czy tam 12 lat, nagle gdzieś tam dochodzi do mnie, że ten temat pasyjny tej suity frizezowej, gdzie krem, gdzieś tam się zgadza mi z formą pieśni, wobec czego kontakt z Tosią Krzysztoń, Tosia pisze tekst, ja to rozpisuję, temat tej suity, rozpisuję na chór, na 4 głosy, gdzieś to jest nagrywane i nagle okazuje się po kilku latach, że ta pieśń jest śpiewana po kościołach. Mało tego, miałem kilka spotkań z księżmi, którzy byli święcie przekonani, że ta pieśń to jest jakiś po prostu stary utwór z tabulatury Polski, czy jakiś tam średniowieczny. Nie mieli pojęcia, że to jakiś tam ludek sobie napisał, zwłaszcza taki, czy no powiedzmy tak wyglądający jak ja. Więc do tej pory sam siebie pytam, jak to jest możliwe, skąd się to wszystko bierze. No na pewno nie z tego, że chciałem na tym, mówiąc w cudzysłowie, ukręcić jakiś biznes. Bo w owym czasie, zwłaszcza w 1984 roku, to było niemożliwe. Znaczy wiesz, ja myślę, że z tego to wynika, że ty jesteś bardzo jednak stąd, z tego miejsca na świecie, prawda? Na pewno. Bo jak tą pieśń kościelną usłyszał, jak mnie padałeś twój dziadek, to powiedz, co powiedział, no bo to warto... No tak, to jedna z takich rzadkich satysfakcji w życiu, kiedy człowiek no, z najbliższych kręgów odbiera sygnał, że na coś się to co się płodzi, nadaje. No właśnie mój dziadek, który wówczas miał chyba z 97 lat, czy coś koło tego, gdy go odwiedziłem. Człowiek miał kontakt już tylko ze światem via słuchawki Radio Maryja. Nie widział już nic, miał zaćmę, więc kiedy się z nim przywitałem, obrócił ku mnie taką rozanieloną twarz i powiedział: wnusiu, słyszałem w Radio Maryja twoją pieśń. Powiedzieli nazwisko, wymienili tytuł. No, to w tym momencie, szczerze powiem, no dostałem takiego, nazwijmy to, nie Oscara za całokształt, ale dostałem takiego poważnego Oscara, bo człowieka, który przewalczył wszystkie możliwe wojny XX wieku, był w AK, był gdzieś tam przy Piłsudskim, uciekł bolszewikom, ma życiorys taki, że po prostu starczyłoby na 10 książek. No. Okazuje się, że przychodzą takie momenty. No i wtedy, no, wtedy człowiek sobie mówi, no okej, no, na coś się to komuś przydaje. Wojtku, dziękuję ci za rozmowę. Do widzenia Państwu.